Prezydent Andrzej Duda był pierwszym zagranicznym politykiem, który wystąpił na żywo w ukraińskiej dumie. Jakie jest znaczenie tego wystąpienia o tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Zanim zaczniemy rozmowę, miła informacja. W ciągu ostatnich 30 dni Układ Otwarty obejrzało ponad milion osób. To wielka radość dla mnie. Nie spodziewałem się, że tak wiele osób zechce oglądać i słuchać moich rozmów. Przypominam, Układ Otwarty jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych. Możecie go słuchać. O dowolnej porze dnia i nocy, robiąc dowolne rzeczy, ale możecie też go oglądać na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają Układ Otwarty. Dzięki temu udaje się pokryć dużą część produkcji tego programu, choć nie całą. Bardzo serdecznie dziękuję kilku patronom, którym dzisiaj wymienię: Andrzej Wacławczyk, Stefan Wiktor, Ola Mosingiewicz, Darek Klat. Marcin Jaros. Oczywiście dziękuję też wszystkim pozostałym patronom i serdecznie zapraszam na rozmowę. Marek Budzisz, Strategy Future, witaj serdecznie. Witam, dzień dobry. Powiedz, jakie jest znaczenie, jak to odebrałeś, to wystąpienie Andrzeja Dudy i sam fakt zaproszenia jego i tego, co powiedział, jak został odebrany. To ważna, to ważna podróż, ważna wizyta i ważne wystąpienie z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze, ono ma miejsce, wydaje się, w takim przełomowym punkcie tej wojny. I to, co Andrzej Duda powiedział w Radzie Najwyższej, też to, jak został przyjęty, ono jest świadomym w moim odczuciu działaniem na rzecz pewnego rozstrzygnięcia, które leży również w interesie Polski. To Warto to o tym będzie pewnie, pewnie więcej powiedzieć. I też w tym sensie to jest podróż, która. No tak, tak jak w polityce polityka to jest też pewna sztuka refleksu, wykorzystywania nadarzających się okazji tego, co się, to co się dzieje, jakie zmiany następują, a w związku z tym. Biorąc pod uwagę pewien przełom psychologiczny, mentalny, ale i nie tylko, który ma miejsce na Ukrainie, to jest wizyta, której celem i słusznie, że Andrzej Duda podkreślił potrzebę nowego traktatu o przyjaźni i współpracy, która może na trwale zbudować pewien alians polityczny, a może coś więcej, między Polską a Ukrainą. Czyli... Ale jak mówisz o tym przełomie, to masz na myśli, co? Czy masz na myśli? Przebieg działań wojennych czy nastawienie do Polski? I jedno i drugie. Mhm. Znaczy, je, jeśli chodzi o przebieg działań wojennych, to mamy do czynienia z absolutnie kluczowym momentem tej wojny. Otóż postępy Rosjan na linii frontu są relatywnie powolne. Strona ukraińska otrzymując zaopatrzenie głównie amerykańskie, ale nie tylko. Jest w stanie skutecznie się bronić, ale nie jest w stanie zbudować armii rezerwowej, nie jest w stanie uzyskać przewagi uderzeniowej. Czyli gdyby skala tej pomocy i jej zakres przede wszystkim, bo tu chodzi o rodzaje broni i uzbrojenia, które Ukraina dostaje, gdyby to było prostą kontynuacją obecnych trendów, to będziemy mieli do czynienia z pewną wo wojną na wyniszczenie, przedłużającą się, a nie uzyskamy zdolności przełamaniowej takiej, takiej, żeby pozwoliło to Ukrainie wyprzeć Rosjan z, z, z zajętych terenów. W związku z taką oceną sytuacji pojawiły się zarówno w mediach amerykańskich, ale też i w wystąpieniach polityków europejskich propozycje. Zawieszenia broni już teraz. Mam na myśli słowa Emanuela Macrona, w podobnym duchu sformułowaną propozycję kanclerza Scholza. Ostatnio rząd Włoch zaproponował tak, tak zwany czteropunktowy program pokojowy. Ale to te trzy kraje tak się wypowiadały, Amerykanie jednak w każdym razie. Nie, Amerykanie, Amerykanie są też przed podjęciem decyzji. No ale jednak powiedzieli yy, sekretarz obrony, tak? Powiedział. Trwa tygodnie temu, chyba e, bardzo jasno, że celem tej wojny powinno być takie osłabienie Rosji, aby już nigdy nie mogła podjąć, podjąć podobnych ale to podobnych nie jest działań. I jednocześnie zgoda. podjęli jak ten uchwalili Land Least, i podwyższy jego początkową ale wartość. Nie, ale tak? przecież to nie jest te słowa nie są równoznaczne z uzyskaniem przez Ukrainę potencjału przełamaniowego, tak, żeby wyprzeć Rosjan z zajętych terenów. No nie, ale te słabiej... słowa pokazują intencje strony amerykańskiej. Tak. No, jeżeli połączymy to z decyzją o przekazaniu 40 miliardów e, dolarów, bardzo poważnej e, e, kwoty, a z tym się będzie wiązało prawdopodobnie przekazanie też poważniejszej, e, poważniejszego rodzaju broni. Nie, nie, uporządkujmy tę sprawę. Znaczy, po pierwsze, e, Amerykanie dostarczają stronie ukraińskiej takie rodzaje sprzętu wojskowego i amunicji, które pozwalają jej się bronić. Mhm. A w związku z tym skala tej pomocy jest związana z charakterem wojny. Ona jest niesłychanie krwawa, w związku z tym też i kosztowna w tej fazie. Więc skala tej pomocy e, musi być większa, żeby w ogóle Ukraina była się w stanie, w stanie bronić. Tak. E, żeby Ukraina mogła przełamać e, pozycje rosyjskie, musi uzyskać rakiety o, o dalszym zasięgu, musi, u, musi uzyskać większe dostawy sprzętu ciężkiego, no, no choćby, tak zwane, choćby czołgów, które mo, mogłyby wejść do, do akcji. Tu mówimy o ilościach na poziomie 500-600 sztuk musi wreszcie uzyskać możliwość osiągnięcia przewagi lotniczej, czyli, czyli tu są potrzebne zarówno myśliwce, jak i są potrzebne śmigłowce bojowe. Musi wreszcie uzyskać rakiety, które umożliwią jej odblokowanie toru, toru wodnego i odblokowanie portu, portu w Odessie. To nie jest kwestia pieniędzy, tylko to jest kwestia decyzji politycznej. Mhm. Ameryka dzisiaj tej decyzji politycznej nie podjęła jeszcze póki co. Natomiast ukazał się już w zeszłym tygodniu w New York Timesie artykuł, który wywołał duże zaniepokojenie na Ukrainie, bo on, bo on zawierał podobną trochę argumentację jak, jak niemiecka i francuska, jak niemiecka i, francuska tak. i włoska. Na Ukrainie zostało to odebrane jako ryzyko właśnie wywarcia pewnej presji mhm. na, na Kijów, żeby sformułować coś na kształt Mińska-3. Zaraz potem ukazał się wywiad generała, dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, który przekonywał, że możemy tę wojnę wygrać. Miało miejsce też wystąpienie Mikoły Podoliaka, doradcy Zełenskiego, który powiedział, że jeśli Ukraina otrzyma rakiety do zwalczania okrętów, to sama będzie w stanie odblokować Tor wodny do Odesy, a w związku z tym to, o czym się ostatnio bardzo intensywnie dyskutuje na Zachodzie, czyli perspektywa głodu na świecie, zniknie, a w związku z tym nie ma potrzeby zawieszenia broni czy kończenia tej wojny, dlatego, że grozi nam, nam głód, a taką przecież argumentację przedstawił e, sekretarz generalny ONZ. Okay, to z, I w tym momencie przychodzi wizyta no właśnie, chciałem, Andrzeja wrócieli. Dudy w Kijowie, która jest jakby fundamentalna z punktu widzenia jakby oceny sytuacji, bo Ukraina mówi tak, jeżeli dostaniemy no, nowe, nowe rodzaje broni, jeżeli dostaniemy więcej tego sprzętu, to wygonimy Rosjan e, z naszego terenu i zrobimy to już w miesiącu lipcu, w miesiącu sierpniu, gdyby na przykład teoretyzując, Polska ym, zaczęła się wahać, to pozycja Ukrainy byłaby bardzo trudna, bo bez Polski w ogóle nie ma mowy o kontynuowaniu tak. wysiłku zbrojeniowego czy wojskowego Ukrainy. A, ale pozycja Polski idzie jakby w drugą stronę. W Ameryce te dyskusje jeszcze trwają, One nie, t, 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 ostatecznej decyzji nie ma, ale zdanie Polski, to co Andrzej Duda powiedział w Radzie Najwyższej, jest pewnym elementem wywarcia również wpływu na sojusznika amerykańskiego, właśnie po to, żeby, żeby tego rodzaju decyzje podjąć, bo to są bardzo konkretne sprawy i bardzo konkretne rozwiązania. No, no na przykład e, utworzenia takiego, takich formacji międzynarodowych złożonych na przykład z, z pilotów e, zwolnionych ze służby w państwach natowskich, którzy by chcieli służyć... E, e, w, Ameryka w ukraińskich siłach zbrojnych i latać na, na samolotach F-16. Znika problem szkolenia, no i trzeba jeszcze też podjąć decyzję o dostarczeniu tego, tego sprzętu. To są decyzje o charakterze bardziej politycznym, bo ten sprzęt jest, on jest w magazynach, jego, jego, nim można dysponować. Ale tu powtarzam, de te decyzje w Waszyngtonie przede wszystkim jeszcze nie zostały podjęte. Ta wizyta chyba też jest ważna, i te słowa, i to, co padło z obu stron i ze strony dudy i Załońskiego jest też ważne ze względu na nasze relacje. Bo jest taka obawa wśród wielu Polaków, że i również wśród polityków, że no, my się dzisiaj bardzo mocno angażujemy, tak? płacimy bardzo wysoką cenę za. Za wsparcie Ukrainy, no ale kiedy wojna się skończy, to pewnie i tak tymi, którzy zaczną odbudować Ukrainę i którzy politycznie bardziej na tym skorzystają, mogą być najsilniejsze państwa w Europie, Niemcy i inne kraje, tak? które przyjdą z konkretną ofertą i Ukrainę nie odrzuci. Taka, takie obawy ja słyszałem kilkakrotnie w różnych, w różnych kręgach ze strony komentatorów i no. Teraz byłoby znacznie trudniej po takiej wizycie, po takich deklaracjach, prawda? To też jest takie zajmowanie pola na przyszłość przez Polskę. No to, o czym mówimy, jest pewnym procesem, a nie jednorazowym aktem. To, to, to trzeba po prostu na tym odcinku pracować i to niezwykle intensywnie przez najbliższy czas. Ta wizyta otwiera dopiero pewne, pewne możliwości, a nie. Nie, nie, nie daje nam preferencji, które by rozwiązywały wszystkie kwestie od razu. Ale ona jest też ważna z, z, z tej perspektywy, że ona, jakby w moim odczuciu, też jest efektem dostrzeżenia przez polską elitę polityczną tego, co się na Ukrainie zmieniło w ciągu tych ostatnich prawie trzech miesięcy, bo tyle, tyle trwa wojna, a zmieniło się bardzo dużo. Zmieniła się recepcja sojuszników, zmieniła się ocena, państw, postawy państw i postawy społeczeństw, zmieniło się też myślenie o sytuacji geostrategicznej samej Ukrainy, relacji Ukrainy i Polski, tego czym może stać się Ukraina w związku politycznym z Polską. To są daleko idące zmiany. Myślę, że my nie do końca mamy świadomość tego, co, co, co one oznaczają, ale one mają miejsce. To jest pewien proces zresztą, który się rozpoczął, w związku z tym też nie możemy mówić o jakimś definitywnym efekcie. Tu też będzie wymagana duża aktywność i duża, i duża praca, więc mówienie w tym kontekście o jakimś historycznej zmianie wydaje mi się uzasadnione. A... Jakie mogą być te zmiany, znaczy, co może oznaczać to ten przyszły traktat, o którym była mowa? No, bo rozumiem, że ten gest o nadaniu specjalnego statusu Polakom to jest rzecz bardzo symboliczna, nie? która tak naprawdę niewiele, niewiele realnie znaczy, no ale jest takim bardzo miłym, symbolicznym gestem. Ale co może oznaczać ten traktat i jakby co za tym może dalej pójść, jakie zmiany geopolityczne? To no, może ale ten gest, mimo że jest symboliczny, on jest też ważny, dlatego że on po pierwsze wprowadza też w ukraińskie ustawodawstwo i, i, i w myślenie o, o, o sprawach publicznych. Jako rzecz zrozumiałą, że Polacy mają odmienny status niż inni obywatele Unii Europejskiej. Odmienny, w tym rozumieniu lepszy. Co na przykład, ja nie przesądzam tej kwestii, ale co na przykład być może, uważam zresztą, że powinniśmy o to zabiegać, może przyczynić się do zniesienia zakazu. Nabywania ziemi na Ukrainie, a taki zakaz tam obowiązuje, wyłą możemy zabiegać o wyłączenie Polaków spod tej, spod tej regulacji. To jest zresztą też przemiana, jeśli chodzi o, o, o recepcję społeczną. Ale czy uważasz, że ten, ta, ta, bo to będzie zmiana ustawowa, tak? w, w, ona mogłaby w, również w tym sensie, jeśli chodzi o zakup w, ziemi? zmienić status Polaków, że Polacy mogliby jako jedyni. Ja nie mówię, ziemię. że ta propozycja, mhm. o której mówił prezydent Zełęski to mhm. zakłada, bo ona tego nie zakłada. Mhm. Ja tylko mówię o dopuszczeniu Jasne. pewnej konstrukcji prawnej, która różnicuje status cudzoziemców w ten sposób, że Polacy w tym sensie są uprzywilejowani na tle innych cudzoziemców. Na Ukrainie dyskusja o możliwości nabywania ziemi była bardzo ostra w, tak. przed, przed wojną i generalnie dominował pogląd, że cudzoziemcom należy maksymalnie utrudnić nabywanie, nabywanie ziemi. Co? Chociaż o ile pamiętam, był taki moment, kiedy już bardzo poważnie rozważano, żeby umożliwić przedstawicielom, obywatelom Unii Europejskiej nabywanie ziemi. No tak, ale, okay, ale takie nie. decyzje nie zostały podjęte mm -hmm. i obowiązujące ustawodawstwo jakby to wyklucza. I, i, I jeszcze tam są wprowadzone rozmaitego rodzaju restrykcje, też związane, związane z areałem. Ja nie twierdzę, że to jest jedyny i wyłączny kierunek. Ja tylko twierdzę, że w myśleniu ukraińskim pojawia się pe pewna korzystna z naszej perspektywy koniunktura, polegająca na tym, że oni uważają, że, mamy, że, że możliwe jest budowanie specjalnych, nadzwyczajnych relacji z, po z Polską, z Polakami, z polskimi inwestorami. To nastawienie trzeba, trzeba wykorzystać właśnie budując te, te, specjalne, te specjalne relacje i unikając zagrożenia, o, o, o którym wspominałeś, czyli, czyli tym, że to ci bogaci będą, którzy niewiele się przyczynili do zwycięstwa ewentualnego Ukrainy w wojnie, że oni będą czerpać z tego tytułu, tytułu profity. Myślę, że to nie będzie takie proste, jeżeli będziemy uprawiać pra, prawidłową politykę i też dostrzegać, Zmiany, które mają miejsce na Ukrainie, bo one są bardzo daleko, daleko idące, również co do, co do roli Ukrainy w przyszłej architekturze bezpieczeństwa, czasy czy, 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 czy czasy nie będą łatwe, bo tu w Europie nie, nie, nie ma wielu zwolenników. Wejścia Ukrainy do, do, do wspólnoty europejskiej. No bądźmy realistami. Wielu jest przeciwników. Nowa minister francuska do spraw europejskich powiedziała, że to potrzeba 20, może 30 lat, tak. żeby Ukraina stała się częścią Unii. W związku z tym tu wyzwania będą, będą łatwe. Pojawiają się takie głosy, które były publicznie niedawno wypowiadane przez ekspertów, co prawda, nie przez, nie przez polityków, ale ekspertów nie polskich, tylko. Tylko zagranicznych, mówiących, zachodnich, mówiących o tym, że no, Niemcy i Francja będą opóźniać wejście Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak to tylko jest możliwe, bo nie jest w ich interesie budowania takiego silnego. Konkurencyjnego centrum, jakim mogło być w przyszłości Polska i Ukraina. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, siłę gospodarek yy, i tak dalej. Tak ale jest to wpuszczanie dużego gracza, który no, potencjalnie będzie bliskim partnerem nie, nie, nie Francji i Niemiec, ale Polski. Siła gospodarek to jest pewien, pewien efekt dynamik, dynamizmu społecznego. Oczywiście państwa. Bogatsze na początku tej drogi no mają, mają również wielką szansę na utrzymanie swojej pozycji, ale, ale nie wszystkie, bo zwróćmy uwagę, że w ciągu ostatnich 20 lat to właściwie tylko gospodarka niemiecka w skali europejskiej nie tylko utrzymała, ale zwiększyła swoją, swoją pozycję, ale już na przykład gospodarka Włoch czy gospodarka Hiszpanii relatywnie straciły swoją pozycję, no Czesi wyprzedzili. Jeśli chodzi o PKB na głowę, liczone według parytetu siły nabywczej, Hiszpanię w roku. A myśmy w roku wyprzedzili wiegłem. Portugalię, Hiszpanię A my jeszcze nie. I myślę, że mamy szansę wyprzedzić Hiszpanię już niedługo. Już dzisiaj Warszawa, czy Okręg Warszawski. Też według parytetu siły nabywczej, bo tu nie chodzi o nominalne zarobki, ale co za to można kupić, jeszcze to trzeba liczyć w relacji do cen, jest już jednym z dziesięciu najbogatszych regionów Unii, Unii Europejskiej. Tak, to pojawiło się ta, to wyliczenie zrobione przez Polski Instytut Ekonomiczny bodajże kilka dni temu i to jest taka no, rewolucyjna wiedza. Tak? Znaczy, oczywiście to jest... Parytet, liczone według parytetu siły nabywczej, czyli nie wartości tego realnej, tylko tego, ile my możemy kupić towarów, prawda, obywatela, ale jesteśmy nagle, żyjemy na poziomie, pierwszy, jesteśmy w, ci, którzy mieszkają średnio, oczywiście średnie są fałszywe, ale, ale średnio jesteśmy w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o jakość, o jakość życia. No, gdybyśmy uwzględnili wszystkie czynniki wpływające na jakość życia, to nawet wydaje mi się, że Polska mogłaby wyżej się plasować, bo jest krajem z pewnością znacznie bezpieczniejszym. No, w tak, to jest Szwecji w ciągu kwestia. pierwszych tak. czterech miesięcy tego roku wstrzelani na gangsterskie zginęło 27 osób. To są dane oficjalne, co pokazuje. U nas, ale u nas zginęło znacznie więcej osób na drogach w tym samym czasie i to jest inny, inny aspekt, ale zostawmy bo to jest wróćmy to jest zupełnie fantastyczny ale inny, inny temat. Wróćmy do tak. i wystąpienia Andrzeja Dudy i tych konsekwencji współ, bliskiej współpracy Polsko-Ukraińskiej zacytuję jednego z niemieckich szanowanych komentatorów Udricha Szpeka, który napisał wczoraj bodajże czy przedwczoraj takie zdanie na Twitterze niewykluczone, że za 5-10 lat centrum geopolityczne Europy przesunie się w stronę Europy Środkowej. Taka dosyć rewolucyjna teza, ale napisał to niemiecki analityk. Ale nie odosobniona wcale, mhm. dlatego, że to musimy zrozumieć konsekwencje tej wojny. Pierwszą konsekwencją tej wojny będzie przeniesienie czy podniesienie wagi kwestii bezpieczeństwa generalnie w polityce państw zachodu i w polityce europejskiej. Niezależnie od tego, jak ta wojna się zakończy to już nikt nie będzie się kontentował tym poziomem bezpieczeństwa, który był realizowany przy budżetach wojskowych na poziomie 1,15% PKB. Ten czynnik bezpieczeństwa będzie rósł, a to oznacza obiektywne zwiększenie roli państw. Po pierwsze silnych demograficznie, takich jak Polska i, i Ukraina. Po drugie położonych na, na, na wschodzie. No, z oczywistych względów zagrożenie jest po stronie Rosji i, i i to gołym okiem widać, więc ten czynnik bezpieczeństwa, dającej się przewidzieć w perspektywie, będzie, będzie rósł. Po drugie, mamy do czynienia z takim też przeświadczeniem elit ukraińskich, i ono jest w gruncie rzeczy uprawnione, że Ukraina jest takim punktem krytycznym z punktu widzenia przyszłości już całej Europy. To znaczy, Przegrana Ukrainy, gdybyśmy sobie wyobrazili scenariusze i to, co ewentualna przegrana Ukrainy oznacza, będzie przegraną całej Europy i to w perspektywie historycznej, liczonej, liczonej w dziesięcioleciach, bo, 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 bo kontrola przestrzeni europejskiej wojskowa przez Rosję. Będzie znacznie, znacznie łatwiejsza. Za tym, za tym pójdą związki ekonomiczne i korupcja na szeroką skalę, bo to jest jedna z rosyjskich, z rosyjskich broni. W związku z tym takie obezwładnienie psych, psychiczne, które nas dzisiaj. Zadziwia, jeśli chodzi na przykład o niemieckie elity polityczne i, i, i francuskie, stanie się udziałem, udziałem całej Rosji. A w związku z tym to Rosja będzie rozgrywała sytuację w Europie. Bez zgody Rosji nie będą podejmowane decyzje ani co do zakresu polityki energetycznej, ani co do zakresu polityki wojskowej, polityki klimatycznej, w pewnym sensie również, również społecznej, bo Rosja będzie kontrolowała te Obszary też i będzie kontrolowała dostawy żywności do, do Europy. Więc w tym sensie po stronie ukraińskiej jest takie myślenie, że, że Ukraina musi być przyczółkiem Europy czy bastionem Europy, który, który będzie bronił Europy, bo bez Ukrainy Europa się nie obroni. To jest kwestia armii ukraińskiej, położenia, umiejętności walki z, z Rosją. Ukraińcy dowiedli, że, że są w tej materii znacznie lepiej przygotowani niż, niż to ktokolwiek, ktokolwiek sądził. I w tym sensie strona ukraińska psychologicznie nie czuje się ubogim krewnym. I to też proszę zwrócić uwagę, podkreślił Andrzej Duda, dobrze rozumiejąc te procesy mentalne i procesy psychologiczne, mówiąc w Radzie Najwyższej, że, że, że Europa dziękuje Ukrainie za. Za rolę, którą odgrywa. To nie jest ten ubogi krewny, któremu trzeba jakąś jałmużnę, jałmużnę rzucać. Psychologia w tych procesach społecznych, wydaje mi się, ma duże, duże znaczenie i to akurat zostało dobrze wykorzystane przez, przez nas. Jest jeszcze jeden aspekt taki psychologiczny, ale jak sam powiedziałeś, ona jest ważna. Emocje w polityce są ważne, i to, co czują społeczeństwa, jest ważne, bo oni wpływają na koniec na polityków. To jest kwestia historyczna. Aczkolwiek w tym wystąpieniu, o ile pamiętam, nie było żadnych odwołań do o, naszej trudnej y, historii, ale tak naprawdę. Było to też bardzo, to, co się dzieje w ostatnich dniach i gesty ze strony ukraińskiej bardzo jasno pokazują, że przeszliśmy chyba, czy jesteśmy gotowi do przejścia przez te wszystkie trudne sprawy, które były dla części Ukraińców i dla części Polaków ciągle bardzo trudne i, i bardzo emocjonalne, i które blokowały często naszą współpracę. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Mnie się wydaje, że tam, gdzie współpraca na innych polach jest rachityczna albo, albo jej nie ma, tam kwestie historyczne zaczynają, zaczynają dominować. Ja nie twierdzę, że że historia jest nieważna, zresztą jestem historykiem z wykształcenia, w związku z tym to czegoś takiego bym nie powiedział. Ona dla pewnej wyobraźni społecznej jest niesłychanie istotna, ale ona powinna być jakby jednym z elementów szerszego obrazu, a nie, do, a nie dominować w tych, w tych relacjach. Więc po pierwsze, pojawienie się tych innych obszarów współpracy. Moim zdaniem doprowadzi te kontrowersje czy, 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 czy polemiki historyczne wprowadzi to na właściwy, na właściwy poziom, a nie będzie to nadal nie będzie to dominanta naszych relacji. Po drugie, w moim odczuciu mamy do czynienia, jeśli chodzi o społeczeństwo ukraińskie z, z, z zasadniczym. Zasadniczym przełomem również na poziomie pewnych wyobrażeń historycznych. Tak. On polega moim, moim zdaniem na takim, bym powiedział, stanowczym odrzuceniu rosyjskości. Już nie dziedzictwa komunizmu. Ale w ogóle rosyjskości jako, jako takiej. No to, to się przejawia nieraz w postaci, nawet jak na nasze gusta, dość niecodziennej. No na przykład likwidowane są pomniki Puszkina czy, czy Aleksandra Newskiego, zmieniane nazwy ulic nie mające w ogóle konotacji politycznej odnoszące się na przykład do, do toponimi Rosji. Ale to jest wszystko traktowane obecnie na Ukrainie jako to, co e Ewa Thompson nazywała znakami imperium. Mianowicie ukraińska elita, ale też już opinia publiczna uważa, że w sposób świadomy psychologia ukraińska, myślenie o, o ukraińskości było skażone przez Rosję, przez narzucanie pewnej narracji o charakterze historycznym, która obiektywnie rzecz biorąc wpisywała ukraińskość w rosyjskość. Dorzutowało też na ocenę sytuacji, czy ocenę doświadczeń z Polską, bo przecież pamiętajmy, że ta polityka antypolska na Ukrainie, realizowana przez Rosję Imperialną Carską, to, to nie jest przecież wymysł to jest polityka realizowana właściwie od, od, od rozbiorów. Tak. To, co powiedziałeś o. o... Zmianie tego sentymentu do rosyjskiej polityki, do historii e, e, rosyjskich wpływów to rzeczywiście nie dotyczył już dzisiaj tylko elit, tylko tak naprawdę całego, e, całego społeczeństwa, które dogłębnie zostało przekonane, że e, Tereny Ukrainy, teren, tam gdzie są granice Ukrainy, to jest państwo ukraińskie, chociaż pewnie jeszcze kilka miesięcy temu, a na pewno kilka lat temu te opinie były dużo bardziej podzielone. Ale co jest ciekawe, na ile ten proces zachodzi też w stosunku do, zupełnie inny proces, ale w stosunku do Polski, tak? Ten na, na ile to, co nazywa się pojednaniem między narodami. Ponad tymi trudnymi doświadczeniami historycznymi, które, które są ich nie, i niezmiennymi, rzeczywiście staje się realny albo ma szansę stać się realnym w, najbliższym, w najbliższych latach. No to też zależy od, od naszej pracy i naszego wysiłku. Znaczy, mhm. Z pewnością na Ukrainie obserwujemy zwrot, i to takim powiedziałbym, radykalny w stronę ukraińskości pozytywnie waloryzowani, są ludzie o różnych drogach życiowych, których łączy, łączy jedno, no to, że oni byli, czy są uznawani jako obrońcy ukraińskości od Bogdana Chmielnickiego, przez Iwana Mazepę, po Mykołę Chruszewskiego, to to są ludzie, którzy wchodzą do tego panteonu narodowej sławy, ale to ten panteon będzie właściwie każdego dnia jest uzupełniany o, o bohaterów wojny z Rosją. To, to tu mamy do czynienia z pewnym procesem, to jest jakby pierwszy element. Ta tradycja jest w pewnym sensie w fazie tworzenia. Tradycja, możemy to też określać mianem pewnego mitu założycielskiego czy, czy też mitologii. Ona jest w fazie, w fazie tworzenia, to się też przejawia na poziomie społecznym. Również w tych regionach, gdzie język rosyjski był tą mową domową przeważającą, tam też odwołania do ukraińskości, mimo utrzymania przywiązania do języka rosyjskiego są na poziomie przekraczającym 80%, 80% czyli w domu mówimy po, po, po rosyjsku, ale, ale, ale uważamy się za Ukraińców, a nie za, za, za część miru ruskiego. Czyli, czyli mamy do czynienia z budową pewnej nowej świadomości historycznej, nowym panteonem bohaterów, i pewnym przełomem też psychologicznym, również na poziomie zwykłych, zwykłych ludzi. Z jednej strony w stronę ukraińskości, z drugiej strony wydaje mi się to rzeczą autentyczną, jakby ta fala, no takiego bym powiedział. Nieraz krępujących wyrazów wdzięczności pod adresem Polaków. To można zresztą prześledzić, obserwując, nie wiem, filmy nagrywane przez zwykłych obywateli Ukrainy i umieszczane w sieci, bo jest ich, jest ich masę. Oczywiście są też zagrożenia, to nie jest, ja w ogóle nie hołduję takiemu poglądowi, że wszystko teraz już będzie sielanką, będą na pewno jeszcze i, i trudne, bo mamy też do czynienia z takim, nazwijmy to młodzieńczym nacjonalizmem, tak, tak silnie przeżywaną identyfikacją narodową. I który zapewne będzie rósł, a nie słabł. Który zapewne będzie rósł, ale też który... Co musimy, o czym musimy pamiętać? No, Który przede wszystkim ma ostrze antyrosyjskie i to w taki, bym powiedział, radykalny radykalnym wymiarze. Ono to nie ma ostrza antypolskiego, co nie oznacza, że, 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 że nie będziemy mieli z takimi prze, do czynienia z takimi manifestacjami. Możemy mieć do czynienia, no ale to też sporo zależy od naszej polityki, od jasnego i uczciwego stawiania sprawy, że pewnego, pewnych form sobie po prostu nie życzymy i pewnych pewnych jak powiem, manifestacji tego poczucia narodowego, do którego Ukraina ma, ma prawo, że będzie to negatywnie wpływało na kształt naszych relacji, które znowu będą miały charakter bardziej zrównoważony, moim zdaniem. Spróbujmy podsumować e, samo wystąpienie Andrzeja Dudy i jego konsekwencje. Ważne wystąpienie, ważne dla dalszego przebiegu wojny, ważne dla budowy pewnej wizji wspólnoty politycznej, wspólnej drogi, zarówno w, przy, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, jak i politykę wprowadzania Ukrainy do, do Unii Europejskiej, jak i specjalnych relacji między Polską, między Polską a Ukrainą. Przemówienie dobrze przyjęte, przemówienie dobrze, dobrze, dobrze skonstruowane. Ale nie załatwiające wszystkiego, to znaczy otwierające pewne drogi. A, a, a czy my te, z, te, z tego skorzystamy, no to zależy już od codziennego wysiłku znacznie większego gremium ludzi. No ale to jest zadanie polityków: otwierać pewne drogi i kreślić pewne, pewne, pewne możliwości, pomagając czy wspierając aktywność obywateli. Marek Budzisz, bardzo Ci dziękuję. Zgoda, dziękuję. że to było bardzo ważne wystąpienie. Czy ta droga polsko-ukraińska będzie wspólna i jak, jak bardzo będziemy umieli to dobrze wykorzystać? Zobaczymy o tym zapewne wiele razy jeszcze w Układzie Otwartym również będziemy rozmawiać. To wszystko dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu. Subskrybujcie, jeśli oglądacie na YouTubie, polecajcie w mediach społecznościowych i wspierajcie na patronite.pl. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.